Previously on Lost. Let's have it, Rico. My newspaper paid you good money for that information. I want it now. You've got a hell of a lot of explaining to do. Dead laptop's about as useful as a coffee maker on this island. Get Saeed to fix it. I hear you have found a laptop. Looks like you've discovered another one of my secrets. Everything that happens on this island happens for a reason. Via Domus. That's Latin. Means the way home. Siemaneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie, mówi do was Jabe Dark i witam was w czwartym odcinku z serii Lost, wiadomo znanej też jako Zagubieni, czyli grze opartej na podstawie serialu lecącego niedawno, kilka lat temu na TVP1. Nie wiem dlaczego teraz akurat nie wyświetliła się animacja, w której to było coś takiego, że Elliot sobie normalnie leżał na plaży i nagle usłyszał jak ptaki jakieś tam odlatują w dżungli nieopodal i nagle słyszy wybuch. Patrzy na swój kompas i nagle kompas wskazuje miejsce wybuchu. I na tym się kończy. Tak więc takie w skrócie opowieść. Nie wiem dlaczego teraz akurat się nie załączył. No i cóż, witam was w czwartym odcinku. Dzisiaj sobie troszeczkę pozwiedzamy na pewno nową lokację. Tego jestem akurat pewien. Możemy sobie w sumie porozmawiać z niektórymi rozbitkami. Co to za wybuch? O, i macie właśnie odpowiedź. Jak pamiętacie, w trzecim odcinku odnaleźliśmy włas Loka, który był jednym z sekretów Loka właśnie. Gdzie Said? No. I tak. Będzie możliwość wejścia do bunkra. Jednak wejście do bunkra będzie strzeżone przez Saida. A jako, że nie pamiętamy, kim jesteśmy i nie wiadomo kto był na wyspie, w sensie w samolocie, a kto był tak naprawdę na wyspie, kto już wcześniej był na wyspie. Said znalazł listę ocalałych, listę rozbitków na wyspie i porównał ją z osobami, które należą do tej całej ekipy. Jako, że my nie pamiętamy swojego nazwiska, to po prostu no nie mamy jak tam wejść, po prostu. Czekajcie, co ja w ogóle teraz się tak krzątam. Czekajcie, przejdziemy się w tamtą stronę. Spróbujemy znaleźć jakieś rzeczy możliwe do odpchnięcia później. Raczej powinniśmy je znaleźć, ponieważ no to jest wyspa. O, dokładnie, jakieś kokosy, butelkę już wcześniej znaleźliśmy, więc w sumie nie muszę narzekać. No i dobra, wracamy. Tu jest liczba 8. O, w sumie będę mógł zrobić oddzielny odcinek o easter eggach w tej serii. O, dobra, porozmawiamy sobie z Charlie'm, bo... Sawyer, Michael and Jin are off on another adventure. O właśnie. Big hero set out on a raft to look for rescue. If you need anything, I can help you, mate. Ale kurczę, czekajcie. A nie, dobrze. Drugi sezon zaczął się, czyli rozpoczęliśmy, że tak powiem, drugi sezon. Czwarty odcinek to jest drugi sezon serialu. Co to za wybuch? But Jack's all cryptic and such. Can't get a straight answer. As usual, we're not included on the 18. Tak, troszeczkę wszyscy rozbiskowie są podzieleni na różne drużyny. Może nie można nazwać tego drużynami, ale na pewno tak jakby obozy stanowiska, coś takiego, że całą ekipą steruje Jack. I to jest właśnie drużyna A, należy do nich Kate, która jest przed upasem Jacka, Said bodajże, który pomaga Jackowi rozwiązać jakieś spory pomiędzy rozbitkami, wiecie. I na przykład taki właśnie Charlie jest taki drużynie B, jak on to nazwał A, no to on jest taki drużynie B. Próbuje pomóc, jednak jest taki nie za bardzo, można powiedzieć, przydatny do czegokolwiek. No niestety, każdy ma pełni jakąś rolę, na przykład Sun i Jean, właśnie jej mąż wyruszył. Hello. Jej mąż wyruszył tratwą. I don't know. Ona chyba nie chce się mieszać w nic. Tak, jak wiecie, San wcześniej mówiła po koreańsku i krywała to wszystko przed mężem, że umie mówić po angielsku.
He went out on the raft to try and find rescue. I know he will succeed. Tak, jak właśnie patrzę na Sam, to wspomnienia mi się wzięły z szóstego sezonu Lost. Ale to raczej wam nie będę spoilerował, ponieważ to nie ma sensu spoilerować wam. O, czekajcie, jeszcze do loka. Things have changed on the island, son. You need to watch yourself. Co to za wybuch? We've opened the hatch. Oh. Gdzie jest Said? The hatch. You should give him that battery. I know he's anxious to look at your laptop. Chyba mamy kolejne zadanie, czy nie? Chyba nie, dobra. Czyli naszym po prostu teraz zadaniem było przejście się do włazu. Tak po prostu. Wejdź do dżungli. Aha, czyli... Serio? Rozumiem. Czyli teraz po prostu będziemy musieli przejść przez dżunglę znowu z tym dymem. Nie za bardzo mi się to podoba. A nie! 200 ile? Jeszcze raz? Enter 215. Dobra, to jeszcze 215, czyli w tamtą stronę. Okej. Okay. Czyli nie musimy się kryć przed dymem. Boże, już myślałem, jak ja nie lubię się kryć przed dymem, naprawdę. To jest jedna z moich największych udręk, czyli w tamtą stronę nadal. Jest pewna taka nie bardzo trudna misja, 280, w której po prostu nienawidzę. 330 to w tamtą stronę. Łajajaj, zgliczowałem się, tam jest. O, kokosy. Zero. Okej, czyli w tamtą stronę nadal. I tutaj. Tutaj, przypomniałem sobie już pewne fakty. Rozpocznij drogę, wróć. Zgubiłem się chyba. No furia, cicho bądź. Boże, co za głupi pies, naprawdę. No papaja. Kurczę, chyba się zgubiłem. Kurczę, znalazłem tylko tego. Jedną z tych tabliczek. To nie jest chyba trudne znaleźć jedną z tych tabliczek. O, coś było. Jest. Dobra, jesteśmy w punkcie wyjścia. 330 to jest w tamtą stronę. Okej, papaje. O, są, jest kolejna. Coś musiałem jakoś dziwnie pójść. 105. O, fuck. 105. Zero. Czyli w tamtą stronę. No, ja skręciłem w prawo tutaj. Okej, dobra, już wiem, gdzie jestem mniej więcej. Pudełko z żywnością. Czekajcie, jakoś tutaj. Fuck, znowu się zgubiłem. Jest, tak. Dokładnie. Zapamiętajcie tą osobę, ponieważ jest to bardzo ważna osoba w całej... Bardzo ważna osoba w całej serialu. Nie tylko przez kilka sezonów, w całym serialu. Jest ona jedną z tych ważniejszych postaci, które wpływają na zmianę fabuły w serialu. Jest to Desmond Hume, bodajże. Jeżeli dobrze pamiętam. Za chwilę się do... Mały event, wymyślę nagrodę. Jaka jest odpowiedź na jego pytanie? Co powiedział jeden bałwan do drugiego? Jaka jest odpowiedź? Zobaczymy, coś może wymyślę, nie wiem. Ale to jest taka jakby taka zagwozdka dla tych, którzy oglądają. Jeżeli ktoś ogląda, no to będzie wiedział, ponieważ jest to bardzo charakterystyczny zwrot.
Mała podpowiedź. Ten zwrot używali ludzie, którzy zmieniali się w bunkrze łabędź, żeby wciskać przycisk, tak więc dobra, kim jesteś? I'm the fool who's been pushing a button for the last 3 years. Name's Desmond. Desmond Hume, dokładnie. Chyba Desmond Hume. Znaczy Hume, nie pamiętam nazwiska. Tak, tutaj jest moment, gdy on ucieka. Jeżeli ktoś ogląda seriale, jeżeli gdy on ucieka, to oni reperują właśnie w bunkru licznik, który został zepsuty przez Saida. Tak. I'd rather die running than live one more minute in that place. Co to za liczby? I słuchajcie teraz. You don't know. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Now it's your turn, brother. Tak. To są liczby, które stawiałem nieraz w totolotku na przykład, albo coś tego typu. Dobra. Przejdź do następnego obszaru. Tak, teraz się zacznie. Teraz się zacznie dosyć dobra jazda. Chyba. Czekajcie. Co mi przypomnę? Nie wiem, nie pamiętam. Ale wiem, że chyba jeszcze nie w tym odcinku będziemy chodzić do dżungli i się pierdzielić z tym głupim dymem. Tak, z Black Monster. Nie wiem, już nie pamiętam, jak on się nazywał. Czekajcie, jak on się nazywał? Kurczę. Facet w czerni. Tak. Dla wtajemniczonych pozdro. Okej. Dobra, i tutaj jest wejście do łazu, troszeczkę boczne, i tutaj jest właśnie Said. I hear you found a battery. Tak, znalazłem battery. I should be able to use this battery to power your laptop. Soon we will have answers. But I cannot let you enter the hatch until you can tell me your name. Mój kompas wskazuje w łaz. I'm sorry, but we don't know who you are. I'll work on your laptop. In the meantime, this is the passenger manifest. If you can prove your name is on it. No, dokładnie to, co wcześniej mówiłem. And then you can enter the hatch. Dobra, czyli tak. Według muszę iść, nie, to poznać swoje nazwisko, aby wejść do włazu. Już nie będę tam czytał innych pierdół, ponieważ to nie ma znaczenia. Zostawię to na później. No i tak się później dowiecie, więc w sumie nie ma co przeciągać, znaczy nie ma co teraz dawać wam, ponieważ i tak się dowiecie o tym. A tymczasem skupmy się bardziej na misji, którą mamy. Ja dokładnie chyba wiem, co mam zrobić, tylko nie pamiętam, czy to było do tej osoby, czy do tej mamy pójść. Ale zaraz zobaczymy. Albo do Charlie'ego, albo do Harley'a mamy iść, żeby... A zresztą zobaczycie. Oj, ta troszeczkę lampka mi świeci, ale no przynajmniej widzicie mnie. Mnie bardzo dobrze. No przynajmniej mam taką nadzieję. No dobra, lecimy dalej. I tak, czekajcie. Dobra, najpierw Harley, ponieważ jest bliżej. On jest gdzieś... Tutaj jest. Cześć. Bardzo sympatyczny koleś, naprawdę. Dave was right. We're all gonna die. A nie, nie, to Steve i Scott. Dobra. Co wiesz na temat listy? The manifest does like 3 things. Tells us who's alive, who's dead, and who wasn't on the plane. You learn your name, and it'll tell everyone if you were on the plane or not. Dobra, no i kolejne pytanie, muszę się dowiedzieć, jak mam na imię. Zdarzyło ci się znaleźć coś, co należy do mnie? No. Dude, we've been out here for I don't know how long. Anything resembling civilization is gone. What I wouldn't give to be back in Sydney, the Hotel Persephone. Tak, Hotel Persephone dla niewtajemniczonych to jest taki, no można by powiedzieć, hotel dla bogatych osób. Dobra. Retrospekcja! Tak, dokładnie. Persephone, to jest nazwa hotelu, jak już wcześniej mówiłem. I teraz dowiemy się troszeczkę więcej na temat tego. I od razu mogę wam zaspoilerować, że w tym momencie dowiemy się o swoim imieniu i nazwisku. A właśnie. Czekajcie, tylko muszę zrobić tak dobrze zdjęcie z tym ostrością, bo kurde, teraz to jest tak. O, jest. Need to time it just right. No. Hotel. Hotel Persephone Zoran Savo. Tak. No i słuchajcie.
A nie, on jeszcze nic nie powie. Got all you need, mate? Dobra, znaczy coś tam powiedział, ale naszym teraz zadaniem jest znalezienie trzech przedmiotów, które do zarządu Fundacji Hanse. Z przyjemnością informuję o rozpoczęciu drugiej fazy projektu Chenchi. Zaczynamy eksperyment z wykorzystaniem ludzkiego mózgu na nieznane dotąd sposoby. Wyniki będą z pewnością oszałamiające. Dziękuję za niegasnące zainteresowanie i wsparcie. Z poważeniem. TM. Nie pamiętam, co znaczył ten skrót. Bodajże chyba nie było go nawet w serialu, ale to nieważne jest. Znajdziemy sobie drugi przedmiot. Obejrzyj folder. Zoran Savoru, Donu 3 styczeń, luty, marzec, kwiecień, maja 1954 roku w części Bostria. Ukończył studenia uniwersytecie, bla 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 bla. Dobra, szukamy jeszcze trzeciego, ostatniego, bodajże gdzieś on był tutaj, ale tu był list i jeszcze gdzieś tu, o, magnetofon. Zapis podsłuchu są rozmysalnie znanego mężczyzny. Dyskutują po dostawie jakiegoś gazu bojowego. I to jest zapewne ten sarin właśnie. Dobra, rozmawiamy z Irko. I teraz się zamknę. You snap the photo, you'll land the front page of every rag on the globe. Just watch yourself, mate. These blokes find you, they'll kill you. Teraz patrzcie. All that matters is the photo. All that matters is the photo? Oh. Tak, to jest właśnie Lisa. That was my story, not yours. You're a son of a bitch, Elliot Maslow. You'd screw anyone to further your career. I'm just trying to keep up with you, sweetheart. Dokładnie. To jest, nasz bohater nazywa się Elliot Maslow, który właśnie wykiwał swoją, nie wiem, kochankę, może by tak powiedzieć, po prostu dziewczynę swoją, dla zdjęcia i dla sławy, dla, w sumie dla jednej sprawy walczy, ponieważ zaraz Savo się troszeczkę, czekajcie, Zoran Savo troszeczkę przegina z tym gazem bojowym, ponieważ są to czekajcie, jeszcze z Harleyem pogadamy, myślę, że tak odeszliśmy od niego po prostu. That was how I got the nickname Hurley. Dude, were you even listening to me? Dokładnie, nigdy nie było wiadomo, dlaczego właśnie Harley nazywa się Harley, a nie Hugo Reyes. I to właśnie mnie zawsze ciekawiło, nie ma żadnego wyjaśnienia, nawet w serialu. Things have changed on the island, son. You need to watch yourself. You may know your name, but do you know yourself? Locke zawsze znajdzie jakieś negatywy. A może to nie jest negatyw, ale coś zawsze znajdzie jakąś ripostę na nasz temat. Dobra, idziemy do włazu i mówimy Saidowi, że udało nam się odnaleźć swoje nazwisko, Elliot Maslow. No. Szkoda, że niestety Elliot Maslow nie jest połączony w żaden sposób z serialem, ale to szczegół. Nie jest połączony tylko z postaciami. Bo fajnie jakby na przykład wplątać, na przykład zrobić grę z osobą, z główną postacią, która przejawiła się przez parę sekund w serialu i ma swoje własne życie. Naprawdę bardzo fajnie by to wyglądało. I ten moment, gdy nagle te dwa światy się tak stykają, no to tam naprawdę bardzo fajnie. Dobra, siema Said, jestem Elliot Maslow, wpuść mnie do bazy. The encryption on your laptop is quite advanced. This is most unusual. Nazywam się Elliot Maslow. Yes. There is an Elliot Maslow on this list. American national returning to Los Angeles. You are now officially a survivor of flight 815. 815. Welcome, Elliot. Dobra, no i cóż, włazimy do włazu. I tutaj. Stacja Łabędź jest jedną z najbardziej tajemniczych stacji. No może nie jedną, ale to jest pierwsza stacja, jaką kiedykolwiek rozbitkowie z 815 znaleźli na wyspie Pniej. Nie jedyną, pierwszą. No dobrze, powiedziałem pierwszą. Okej.
I teraz się zdarzy coś dziwnego. Obserwujcie. Dokładnie. Elliot, what happened? What did you do? Damn it. I didn't do anything. Try and find a way to open the door. I'll go to get help. And remember, if the counter starts beeping, you must enter the numbers. Tak, dobra. I zanim my wpiszemy te liczby, to pozbieramy sobie tutaj bezpieczniki. Ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo. Dobra, tutaj... Ojej, nie to. Bezpieczniki. Mój kompas wskazuje tę ścianę. Cokolwiek za nią jest, wytwarza potężne pole magnetyczne. Wygląda na to, że ktoś naprawdę naprędce to zamknął. Muszę się tam dostać. I my się tam dostaniemy, ale to w przyszłości. Jak na razie mamy jedną z ważniejszych zadań. Takich jak właśnie zebranie wszystkich tutaj bezpieczników obecnych. Nie jest ich dużo. Okej, chyba wszystkie, już nie pamiętam. Dokładnie, o Jezu, jak mi ten dźwięk... O Boże. O, wspomnienia lecą. To naprawdę. Tak. I to jest komora, w której musimy wpisać liczby 4, 8, 15, 16, 23, 42. Weźmiemy sobie wszystkie bezpieczniki, żeby nie zapomnieć. Musimy się troszeczkę pośpieszyć, ponieważ no nie będziemy mogli... A nie, będziemy mogli później chyba, nie wiem. Ale dobra, zrobimy taką jakby troszeczkę... przyciągniemy tego, żeby było tak klimatycznie, żeby było i tak dalej. Ja pamiętam kiedyś ściągnąłem sobie taki licznik na komputer i pamiętam, że zawsze taki dosyć realistyczny wam powiem, tylko teraz niestety nie mogę żadnego znaleźć na internecie. Dosyć realistyczny licznik, który po prostu właśnie taki sam jak ten, trzeba było wpisywać co 108 minut liczby. Miało tam jakieś easter eggi czy coś tego typu. Naprawdę bardzo fajny, tylko teraz niestety nie mogę go znaleźć. Możliwe, że już tego, że już został usunięty z internetu. A naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Na YouTubie jest mnóstwo właśnie tych. Na YouTubie jest bardzo mnóstwo filmików właśnie z tym programem, no ale niestety ja nie mam tego programu i nie mogę znaleźć. Dobra, idziemy wpisać liczby, co tam będziemy przyciągać. Wszystkie bezpieczniki mamy. Dobra. Dobra, no to tak, liczby. 4, 8, 15, 16, 24, 42. Ja już jestem wprawiony w spisywanie tych liczb. Znam już... Ja naprawdę często je spisywałem, uwierzcie. Dobra. Bodajże jeszcze... Czekajcie. Sprawdźmy. Nie, nie działa. A czekajcie. Nie, to chyba nie na tym kompie. Pokażę wam to później, najwyżej. Okej, dobra. No i się licznik zmienił. Teraz naszym zadaniem jest... dobra, już, przestań mi migać. Już. Okej, teraz musimy... Jezu, ja nienawidzę po prostu tego sterowania. Teraz musimy uaktywnić wszystkie... Dobra, tutaj stówka. Tutaj trzydziestka. Okej. Tutaj działa, 30. Zróbmy tak. Zróbmy tak, przesuńmy. Albo nie, zrobimy tak. Nie. Czekajcie, zrobimy tak, tutaj, to. 5. No tutaj by się piątka, właśnie piątka przydała. Dobra, to zrobimy tak. I w ten sposób. Nie, to nie działa. Czekajcie, zrobimy tak.
10 i tutaj za dużo. Tutaj 40 się zgadza, dobra. Tylko tutaj 25, tutaj 10 i tutaj ścina nam. O, tutaj 5, dobra. I teraz tutaj trzeba zwiększyć 40. Pięćdziesiąt pięć, tutaj 40 i tak. A nie da się tego obrócić, kurczę. Tutaj by się przydało. No ale tutaj się wtedy nie zgadza. No wtedy tutaj się nie będzie zgadzać, no kurczę. Tu się zgadza, tu się nie zgadza. To 15 ma. Dajmy tutaj 30. No i tu się zgadza, ale tutaj nam się nie zgadza. No nie, no tutaj nie może być. Nie da się tego obrócić, cholera. A może to po prostu wziąć, mamy. No nie, no kurde. Tutaj jest za dużo, tutaj jest. O, tutaj 5. Tu 20, tutaj powinno być to. I tutaj powinno być 5 kolejna. No i tutaj się zgadza, tylko kurczę, to się nie zgadza. No. Pomoc F1. No dobra, super, ja to znam. Kurczę, ciężko będzie. Czekajcie. No tutaj musi być ta 40, bo wtedy to się nie będzie zgadzać. Tutaj trzeba kombinować. Tutaj trzeba dać może to. Tutaj się będzie zgadzać. Tylko tutaj jest teraz za mało mocy, kto. Nie. Tutaj jest za dużo mocy. 40 powinno być. No. Nie wiem, dlaczego wcześniej to nie działało, ale dobra, lecimy dalej. Możemy w sumie sobie wziąć. A nie, dobra, to czekaj. Dobra, nieważne. Lecimy do kolejnego panela, który jest gdzieś tam, a nie tam. Albo w sumie, dobra, wiecie co, spróbujemy sobie wziąć te. Czekajcie, to się pebrało, tak? A nie. Dobra, czyli nie możemy, kurczę. Ale cwane. Dobra. Ale czekajcie, może któreś jest niepotrzebne. To jest potrzebne. To jest niepotrzebne. Czy to jest potrzebne? Dobra, zostawmy. Niech będzie. Już te darujmy. Dobra, lecimy dalej. Kolejny bodajże jest gdzieś tutaj. O, tutaj. Okej. Obejrzmy panel. I tak, tutaj powinna być troszeczkę ponad 30, czyli zrobimy coś takiego. O, tak. Okej. I teraz dalej, kombinujemy dalej. Tylko jeszcze tutaj musi dojść. No to musimy tutaj zmienić coś takiego. I tutaj damy coś takiego.
tutaj damy 65, czyli tutaj trzeba dać też za mało, czyli albo tutaj dać, nie, bo później tu, później dalej nie będzie się zgadzać, tutaj dalibyśmy what the f... Jestem totalnej dupie. O Jezu, coś mi tam spadło. A czekajcie, bo tutaj musi być połączenie. Tutaj musi być połączenie. Czyli 40. 40, 40. No ale. Musi być poniżej. Czyli musi być 35. 30, a 40. No to jest maksymalna liczba, jaką można uzyskać. Jeśli mi się nie chce naprawdę wierzyć, że ogólnie tutaj można coś takiego zrobić. Tak nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie no, tu musi być 30. No to musi być 30, no nie wierzę po prostu. 30. Kurna, to jest takie głupie. Albo... Jak to działa? Dobra, nieważne. Aha, tutaj musi być 50. Dobra, już chyba mam. Weźmy to, schowajmy. Podajmy tutaj. I dodajmy tutaj. Nie. O, idealnie, 30. Dobra, i został nam ostatni, gdzie on był? On był w podprysznicem chyba. Czy gdzie on był? Tutaj jeszcze coś jest. Puszka, nie ma miejsca na przedmiot. Tutaj jest. Czekajcie, tutaj jeszcze może jakieś bezpieczniki? Nie, dobra. Okej. O Jezu, ale się pierdzielenia z tym będzie. Dobra, zacznijmy z 40. Albo nie, teraz zacznijmy jak najmniejszymi, żeby później było można kombinować. No to gdzieś tutaj musi być 40, bo... 30, przepraszam. To w obydwu musi być 40. Czekajcie. No dobra, to weź. Jest litera P. Tutaj. Dobra, to zrobimy takie koło. Okej. Okay. Nie, za dużo. Tutaj jest dobrze. Teraz tutaj trzeba... Dziesiątka tutaj. Spróbujmy dać tak. Za dużo, czyli to musi być tak. Teraz. Jak to idzie 50, to tutaj może być już tak. To może być już tak. I to może być już... Tada! Dobra, wszystkie mechanizmy odblokowane. Pralka jak się kręci. Dobra, wszystkie mechanizmy odblokowane, teraz wystarczy otworzyć drzwi. Ale w sumie... Albo w sumie od tego być ostatni odcinek. O Jezu, czekajcie. A nie, 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 to jeszcze nie to, jeszcze nie to, jeszcze nie to. Łoktypni. Wszystko pozamykane? A. Ten rysunek, zapamiętajcie. O,
Okej, okay, no i tutaj się będzie trzeba troszeczkę śpieszyć. Podaj drogę do domu. Via domus. Tak akurat nie tego, nie było proste, nie było trudne. Otwórz drzwi numer 1. Otwórz A. Otwórz B. I otwórzmy C. I wpiszmy liczby. No i dobra. Jest git. I dobra, teraz chyba będzie to na tyle, ponieważ tutaj będzie już koniec odcinka. Tak więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że odcinek bardzo wam się spodobał. No i cóż, życzę wam wszystkiego dobrego. Teraz będzie mała scenka, tak więc tutaj już kończę. No i cóż, będziecie troszeczkę zaskoczeni teraz tą scenką. No ale oglądajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Where do you think you're going? Jack, you won't believe what I found. Elliot Maslow. If that is your real name. What's going on? Shut up! I was able to decrypt your laptop. And do you know what I found? I found that you have very good reasons to forget. What's on there? Would you care to explain why your laptop contains surveillance maps and a list of illegal weapons? C4, sarin gas. I think your amnesia's a lie. I think everything you've said is a lie. We're done giving you the benefit of the doubt. Why don't you start by telling us who you really are?